Witamy Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola. A ja jestem Andy i dziś przygotowaliśmy dla Was praktykę jogi w parze. Podczas dzisiejszej praktyki przede wszystkim chcemy się dobrze bawić. Pamiętajcie, żeby praktykować w zgodzie ze swoim ciałem, ale dziś pamiętajcie też, żeby praktykować w zgodzie z ciałem waszego partnera. Być może wasze proporcje, waga albo stopień rozciągnięcia będą się znacznie różniły. Zatem porozumiewajcie się ze sobą i dbajcie o siebie, ale też o waszego partnera. Pamiętajcie też, że przede wszystkim dziś liczy się dobra zabawa, macie miło spędzić ze sobą czas, a nie zaliczyć tutaj wszystkie pozycje. A jeśli podoba Wam się ten film i inne nasze treści, możecie nas wspierać, oczywiście tutaj nad Karolą, tam z drugiej strony. Widzicie kod QR, który możecie zeskanować i przenieść się na stronę ze wsparciem. Link do tej strony znajdziecie też w komentarzu lub w opisie. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to dobry moment, żeby tą subskrypcję teraz zostawić. No i co? Zacznijmy dzisiejszą praktykę. Zacznijmy sobie od takiego chwilowego skupienia, koncentracji. Usiądźmy sobie w siadzie wygodnym. Proponuję siad skrzyżny tyłem do siebie. Wykorzystajcie plecy waszego partnera. Ale nie przepychajcie się za mocno. Jako oparcie. Połóżcie dłonie na kolanach, wnętrza dłoni możecie odkręcić do góry, tak żeby oddychało się wygodniej. I przez moment po prostu zatrzymajcie się, żeby już nie biec, żeby móc się skoncentrować na tym, co jest tu, teraz. Niczym się nie stresujcie, naprawdę będzie fajnie. Jeżeli praktykujecie z nami regularnie, możecie zacząć oddychać oddechem Ujjayi. A jeśli nie praktykujecie regularnie, możecie po prostu oddychać przez nos. Okej, zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. No to co, zaczniemy sobie. Przełóżmy ręce szeroko na boki i chwyćmy się dłońmi. No, jeżeli wasza proporcja jest taka, że jest wam trudno chwycić się za dłonie, to po prostu chwyćcie tam, gdzie sięgacie. No dobra. I z kolejnym wdechem ręce wędrują do góry. Przeciągamy się. Z wydechem ręce wędrują tyle, ile można w dół, w stronę ziemi. Wdech do góry. I wydech do dołu. Spróbujcie, żeby wasze dłonie były po środku między wami, żeby jedna osoba nie przeciągała za bardzo na swoją stronę tej drugiej. Oczywiście może się zdarzyć i też nie złośćcie się na tę drugą osobę, jeżeli was przeciąga, bo być może klatka piersiowa tej osoby, która ciągnie, jest po prostu na tyle zamknięta, że nie ma wyboru. Spróbujcie tak to dograć, no żeby czuć przyjemne rozciąganie, żeby nikogo nic nie bolało. Wdech do góry i wydech do dołu. No dobra, to teraz ręce do góry, wdech, przytrzymajcie je w górze i teraz z wydechem uginamy ręce w łokciach i łokcie wędrują na wysokość barków, ugięte w łokciach, tak na kształt kaktusa. No to wdech. Trochę to rozciąga, wdech. Do góry. I wydech do dołu. Postarajcie się też nie unosić barków w górę. Wdech. Rozluźnione okolice szyi i karku. Wydech. O, wdech. To było mocne. I wydech. Możecie trochę pokombinować, zmieniać ustawienie dłoni, kiedy jesteście w tym niskim położeniu, trochę pociągnąć dłoń partnera, partnerki. Tak, żeby właśnie poczuć, co tam się dzieje. Dobra, wdech do góry, ostatni raz. Wydech do dołu. No dobra, to do góry wdech. I teraz dowolne dłonie z dowolnej strony z wydechem połóżcie na matę.
na ziemię, a ta druga ręka delikatnie po skosie. Jak się uda, możecie spróbować odłożyć przedramiona na ziemię. No i czujemy tu rozciąganie, wyciąganie w boku tułowia. Przez chwilę zostańmy oddychając. Zwróćcie też uwagę, czy któryś z Was nie próbuje się uginać. Też... To ja na przykład. Nie, to chyba ja nawet jakoś bardziej. No, w każdym razie postarajcie się w miarę symetrycznie tę pozycję wykonać. Dobra, wdech do góry, ręce nad głowę i wydech zmieniamy stronę. No i najpierw możecie położyć dłonie, jak się da odłóżcie przedramiona. No i pamiętajcie, że może być sytuacja, że jedna osoba położy dłoń, druga położy przedramię. No to wtedy wdech do góry, widzę tu Adrian. O, dobrze, przepraszam. To wtedy się może okazać, że musicie się dostosować do tej osoby, która ma mniejszy zakres, no bo cudów nie ma. No dobra, zróbmy tu jeszcze jeden głęboki wdech. I teraz z wydechem rozplączmy dłonie i skręćmy się w prawą stronę. Jedna i druga osoba. Połóżmy teraz rękę bliższą naszemu partnerowi na jego kolanie, no a tę pozostałą na kolanie, które zostało u nas. I używając siły naszych rąk, delikatnie dokręćcie się. Spójrzcie za prawym barkiem, tak jakbyście chcieli zobaczyć, co tam jest. Starajcie się, żeby plecy były cały czas doklejone, żeby też nie wypychać tym skrętem partnera gdzieś do boku. Wydłużone plecy... Zobaczcie, że jakby niezależnie, które z Was się postara, to trochę ten skręt się pogłębi. Więc jedna osoba może pomóc trochę drugiej. Ale też uważajcie na to. Nie próbujcie na siłę pomóc za bardzo tej drugiej osobie. Dobra, to jeszcze jeden wdech. No dobra, to wydech. Zmieniamy stronę. Od razu skręćmy. No i chwytamy tam, gdzie można. Wyciągamy się. Zwróćcie też uwagę, żeby nie unosić barków, żeby nie stracić szyi. Opuśćcie barki w dół. Oddychajcie spokojnie. No to co, jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech, rozluźniamy. No dobra, no to rozgrzewkę taką mini mamy ze sobą. Przejdźmy teraz do pozycji, usiądźmy naprzeciwko siebie. W takiej pozycji z ugiętymi nogami, stopy dość blisko pośladków, tyle ile się da. No wiadomo, że jeżeli ktoś jest mniej rozciągnięty, to te stopy będą trochę dalej, ale postarajcie się je przyciągnąć jak najbardziej do siebie. Tak, osoby mniej rozciągnięte, jak przysuną blisko nogi, jest bardzo duża szansa, że się będą przewracać na plecy. Możecie się w pierwszej fazie przytrzymać z tyłu, no ale tutaj skorzystajmy z tej funkcji, że jednak mamy dzisiaj partnera lub partnerkę. Chwyćmy się za ręce i dzięki temu na te plecy się nie przewrócimy. I od razu powiemy Wam, że dobrze będzie się chwycić po przeciwnej stronie, czyli na krzyż. Prawa ręka do prawej, lewa ręka do lewej. No dobra, i teraz w tej pozycji musimy się trochę poustawiać geometrycznie. Jedna osoba będzie chciała być uniesiona. Jak już się uniesiemy, to odchodzę na tyle daleko, na ile mogę i zrobimy taką mini huśtawkę. Teraz ja przenoszę ciężar ciała tak, żeby usiąść i Adrian dzięki temu może wstać. I zmiana roli. Adrian siada, ja się przeciągam. Cały czas staram się rozchylać kolana na boki, dzięki czemu pięknie rozciągają się przywodziciele. Czasem jeśli dystans okazuje się zbyt mały, możecie powiększyć dystans i może się okazać, tak, że będzie, będzie okay. Fajniej. Generalnie trzeba ten dystans dobrać tak, żeby był maksymalny, możliwy. Delikatne ruchy. Tu od razu pracujemy z naszymi stawami skokowymi. Starajcie się asekurować partnera podczas jego siadania. Tak, nie chodzi o to, żeby go zrzucić. Nie uderzył o ziemię. Właśnie. Tak nie róbcie. Ładnie Wam pokazałam. No dobra, mamy to. Musimy się teraz tak ustawić, żeby obie osoby były w pozycji tej stojącej. Okej, zatem ustawiamy się. No i może się to zdarzyć, że generalnie będzie Wam ciężko tu stać, więc spróbujcie jakby wykorzystać ten chwyt do tego, żeby naprawdę sobie pomóc w staniu w malasana. Jeśli Wasze
stawy skokowe są mocno spięte, nie ma problemu, żeby być też na palcach, ale pamiętajcie, że wtedy macie dużo mniejszy balans i nie można się tak na tej osobie za bardzo polegać. Tak jest. No dobra, i teraz w tej pozycji puszczamy górne ręce i otwieramy się do boku. Przeciągnijcie. To nawet przyjemne. No przyjemne, przyjemne. No i tu też jest taka kwestia, że w zależności od tego, gdzie będzie ten ciężar ciała, to może się okazać, że jednej osobie jest przyjemnie, a drugiej mniej przyjemnie. No to postarajcie się, żeby dwóm było w miarę przyjemnie. Dobra, wydech. Teraz te ręce, które były w górze, idą na dół. Puszczamy te górne. O, tu jakaś zła geometria u nas. A nie, może i dobra. I też się przeciągamy. I tu przez chwilę... Dobra, wiemy już o co chodzi, to zrobimy z flow, z wydechem. Powrót, chwytamy od dołu, wdech, otwieramy się. Wydech, dół, otwarcie, wdech. Wydech, wdech, 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 wydech. Nie pamiętam, od której zaczęliśmy, Adrian. Pomóż. Od tej zaczęliśmy. To teraz koniec? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ostatni raz. Wdech. No dobra. I wydech. Okej. No to teraz kolejnym wdechem palce stóp dajcie do przodu i unosimy się zupełnie w górę do stania. Zrobimy sobie pozycję utkatasana i podobny flow, który przed chwilą robiliśmy. Być może te geometrycznie będziemy musieli podejść trochę do siebie, być może dużo zależy od waszych proporcji, trzeba wyczuć. Zatem stopy ustawione są mniej więcej na szerokość bioder i zaczynamy uginać nogi w kolanach, tak jakbyśmy chcieli usiąść na dwóch niewidzialnych krzesłach. Tu przez chwilę sobie zostańmy. Postarajmy się nie zaokrąglać pleców, mostek do przodu, pośladki delikatnie do tyłu. Złapcie tę równowagę. No i zadanie to samo. Puszczamy górną, przeciągnięcie, wędrujemy dołem. Mocno. No właśnie. Trening zaufania. To trochę... Czuję, jak nam się dłoń ślizga. Ja też. Też wam się ślizga? Napiszcie nam w komentarzach. Ale nie teraz. Nie, nie, nie. Nie oszukujemy. Początek będzie taki bardziej dynamiczny, żebyśmy później się... Później będzie łatwiej. Później... Obiecuję wam. Trochę się też polenimy. Dobra. Ostatni raz. Okej. Dobra. Góra. Cały czas stojąc w tym samym ustawieniu, także się nie zmieniaj ustawienia, kładziemy dłonie od góry na barkach. Wszystko jedno, kto będzie miał gdzie. Zawsze tej drugiej będzie sobie wygodniej niż wam. Właśnie, zadbajcie o włosy tej, co ma. Chyba, że nie macie, we dwójkę. To macie łatwiej. I zaczynamy opadać w dół. Być może będziemy musieli odsunąć się od siebie. Staramy się wypłaszczyć plecy, wyciągnąć. Opadamy głową. No pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, żeby swoimi dłońmi docisnąć się jak najmocniej drugą osobę do dołu, tylko że tak się przyjemnie na sobie zaprzeć, wydłużyć plecy. Możecie pociągnąć pośladki do tyłu, jedna i druga osoba. To powinno fajnie wydłużyć kręgosłupy. Czekaj, bo nie wywracasz. Nie wyciągajcie pośladków do tyłu zbyt mocno. Tak. Nie aż tak mocno. Nie aż tak. Dobra, zróbmy to jeszcze dwa spokojne oddechy. Jeszcze jeden. I na wdechu delikatnie unieśmy się do góry. Złapmy równowagę. I przejdziemy sobie teraz do takiego flow, z asan, stworzonego z asan, które myślę, że dobrze znacie. Staniemy sobie teraz tyłem do siebie w ten sposób. I teraz łatwiej będzie, gdy staniecie dalej od siebie, nie tak, tak całkowicie przy sobie. Bliziutko będzie gorzej, niż jeżeli troszeczkę będziecie oddaleni od siebie. Umówmy się teraz i wy się też umówcie, która strona to jest przód maty, a która strona to jest tył maty. U nas tu będzie przód, a tu będzie tył. Zatem skręćmy się teraz na przód maty, we dwójkę. Czyli noga od strony przodu maty skręcona centralnie na wprost, tak żeby palce stopy wskazywały przód maty. Druga stopa skręcona delikatnie do środka, ale też jakby w kierunku docelowo przodu maty.
Ręce. Już tutaj może wam się wydawać, że ta druga osoba was przepycha, a ta druga osoba ma pewnie wrażenie, że wy ją przepychacie. Tak. I to już jest pierwszy moment, żeby dopracować to teraz. Żeby zrozumieć, że bez tak aluzji, to jest. Bez aluzji, spokojnie. Prostujemy ręce, chwytamy się. Znowu chciałabym, żebyście chwycili się po prostu tak możliwie. My mamy z Adrianem dość dużą dysproporcję rąk. Adrian ma bardzo długie ramiona. Moje nie są aż tak długie, więc ja go gdzieś tam trzymam koło nadgarstków. Wybierzcie chwyt, który dla was po prostu jest wygodny. No i teraz ugnijmy przednią nogę w kolanie. Jeżeli to możliwe, niech noga będzie ugięta w ten sposób, że kolano będzie nad kostką. No i to jest nasza pozycja wyjściowa. Oczywiście, jeżeli boli was na przykład kolano, to mniejsze ugięcie będzie zazwyczaj łatwiejsze. Pozycja wojownika drugiego. Tak, postarajcie się delikatnie ustawić kręgosłup pionowo. I nie przepychać się z partnerem do tyłu. Nie przepycham cię. Ale przypominam tylko. I teraz spróbujemy zrobić w tej pozycji małe flow. Z wojownika drugiego przejdziemy płynnie do super wojownika, czyli tylna ręka opada na kolano i przeciągamy bok tułowia. Z wydechem przednia ręka pomiędzy nasze nogi, a ta, która przed chwilą była na udzie, do przodu. Wdech. Możecie spoglądać za górną dłonią i wydech. Tu gorzej, nie? Za dłonią spojrzeć, wdech, ale tu się daje. Ja przynajmniej mogę. I wydech. Niech to będzie łagodny ruch. No i tak jak na winiasie, postarajcie się naprawdę synchronizować oddech z ruchem. Wydech. Wdech. Naprawdę później będzie przyjemniej. Wydech. Adrian. Wdech. No dobra, to ostatni raz idziemy na wdech i teraz, a chciałam jeszcze tu zrobić przeciągnięcie, z wydechem prostujemy przednią nogę i wędrujemy ręką bliższą naszego przodu, tyle ile można w dół, druga ręka w górze. Wzrok, jeżeli macie balans, na górną dłoń i zostańmy. Pozycja Uttita Trikonasana. Barki odsunięte od uszu, postarajcie się złapać równowagę. Oddychajcie. Jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. I łagodnie z wdechem unosimy się w górę. Rozluźnimy na chwilę ręce. Możemy trochę poruszać barkami, kręgosłupem na swój własny sposób. No to zmieniamy stronę. Zatem skręcamy się na tył maty. Przednia noga na wprost, tylna noga delikatnie po skosie, ugięta przednia noga, a chwyt, przepraszam, mamy to. No i jeżeli już jesteśmy w wojowniku drugim, to ruszamy. Super wojownik. I z wydechem do kąta. Do kąta. Wdech. Super wojownika. I wydech. Pozycja kąta. O, wdech. To ciągniesz biodro? Mnie. Myślałem, że to twoje biodro i tak wydech. Strzeliło. Wdech. Wiadomo, jak coś złego, to ja. I wydech. Spokojny ruch. Adrian, nie pędź. Wdech. Noga się męczy. I wydech. Wdech. Wydech. Dobra, będzie ostatni raz. Zatem już tylko do super wojownika. Wdech. Prostujemy przednią nogę i z wydechem Uttita Trikonasana. Zostajemy. Staramy się nie stracić balansu. Dwa. Barki odsunięte. Co to było? Od uszu. Trzy. Cztery. Spojrzałem do góry. I pięć. Wdech. Do góry i rozluźnijmy. No dobra. Pobawimy się teraz przez chwilę balansem. Jakby to nie było z balansem. Jakby to nie było z balansem. Zaczniemy sobie od takiego prostego drzewka. Staniemy sobie... Nie no, pierwsze jest proste. To zależy, jakie zrobimy. No dla kogo? Dobra. Zobaczymy, jak wyjdzie. Czekajcie, bo nadajnik czuje, że... Tak. Mój chwy też nie w tym miejscu. Tak. Dobra. My się zetknęli nadajnikami. Stańmy sobie teraz na
blisko siebie, ale nie zupełnie blisko. To będzie hardcore. Jak generalnie tak powinno być, że możecie się tu dotknąć barkami i wtedy jesteście w pionie. No, czyli tak dość naturalnie. Chwyćmy się, żeby nie było. Bliższa ręka chwyta za biodro. Tak. O. No to mamy ten nasz balans. Wcale tak jakoś super łatwo nie będzie z tym chwytem, ale wykorzystajmy to, że możemy się kogoś przytrzymać. No i teraz noga zewnętrzna wędruje sobie w pozycję albo takiej sadzonki, albo wyżej na krzaczka, albo wyżej na drzewo. Pozwólcie, żeby najpierw najlepiej włożyła jedna osoba, a dopiero już trzymając balans, spróbujcie, żeby to zrobiła druga osoba. Łydka? Nie jest jeszcze źle, ale spróbuję to wsadzić na udo. Trzymaj mnie. Ja muszę patrzeć w dół, słuchajcie, bo patrzenie w jeden punkt pomaga. Uhu, i spróbujmy jeszcze unieść rękę w górę. No i jak się da, to możemy się złapać tą ręką. Ale nisko. Co nisko? Moja ręka? Ojejku, bo ty masz długie łapy. Chwilę zostańmy, złapmy równowagę. Chwyćcie się wzrokiem jakiegoś tak punktu. Niewinnie, ale wcale tak nie jest. Przecież wiedzą. Chyba, że oglądają nas z kanapy. Też tak może być. Dobra. Dobra, dopiero się opanowałem. Dopiero zacząłem oddychać. Przez chwilę nie oddychałem. Nie, no nie jest trudno. Wydech. Teraz już nie. No, żeby było symetrycznie, to się musimy zmienić. Dobra, wstajemy. Już wszystko wiemy, więc ustawiamy. Daj bliżej teraz trochę. Bliżej? No. Nie wiem, się wywrócić, będzie wstyd. Dobra. Idę od razu do pełnego. Odchyl się tam trochę. No jak się mam odchylić? Jestem w drzewku. Mamy tam. O, prawie. Nie czuję się stabilnie. A ja mam krzywą stopę. Musiałam poprawić rękę w górę. Oddech. Pamiętajcie o tym. Gdzie ta twoja łapa? Właśnie. I oddychamy. No i chwilę się zatrzymajmy. Chcę wasze zdjęcie. Tylko kto je zrobi? No, nie wiem. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Dobra, rozluźniamy. Robimy challenge'a? No zróbmy. No dobra. No dobra, mam jeszcze dla was jedno takie drzewko. Proszę uważać. A jak stwierdzicie, że to za dużo, to nie róbcie. Popatrzcie, jak my się przewracamy. Zaczniemy od tego. Stopy tym razem są bliziutko. I teraz zacznijmy sobie od jakby pierwsza osoba, niech wykona to drzewo, która jest lżejsza. No i ja będę tą lżejszą osobą. Odchylę się mniej więcej tak, jakbym chciała być odchylona w moim docelowym drzewie, bo drzewo będzie takie przechylone. No i jeżeli zdecyduję się na bardzo duże odchylenie, to prawdopodobieństwo, że się przewrócę, mocno wzrasta. Więc ustawcie takie ustawienie, w którym no jest potencjał, że dacie radę. Jak już się odchylę, uginając delikatnie nogę, daję rękę Adrianowi. Ja mogę przytrzymać jedną ręką. Będzie tak bardziej instagramowo do zdjęcia. Nie będzie wyglądało, że tak dużo siły potrzeba, żeby ale utrzymać. Ale proponujemy Karolinę, dwiema. Ale bezpiecznie będzie, jak będą trzymały mogą dwie. Mogą trzymać dwie osoby. No i zadbajcie o to, żeby ten chwyt był dobry. Kiedy już mamy, unoszę nogę. Zakładam drzewko. Staram się wyprostować i wyciągam rękę w górę. Trzymam. No i przynajmniej ze trzy oddechy staram się wytrzymać. Jeszcze dwa oddechy, jeszcze jeden oddech i wydech. Pamiętajcie, żeby na wydech, ten ostatni, nie puszczać wszystkiego, bo drzewkowa osoba się wywróci. To co? No co? Zmiana? No dobra. To najpierw się odchylaj, ja przechwytuję, wy też już działajcie. Dobrze. Trzymasz mnie? Nie. No dobra. Wcale nie jest takie proste. Przytyłeś ostatnio. Troszkę. Nie ostatnio, już nawet schudłam. Na łydkę jest okej. Okay. Trochę się miotam. Ta-da! To 3, 2, 1 i rozluźniamy. No dobra, jesteśmy ciekawi, jak wam poszło. Później nam napiszcie w komentarzu. Idziemy chyba dalej, co? Idziemy dalej do pozycji siedzących. No i zaczniemy sobie od takiej pozycji. O. To ja tutaj. Dobra, to ja tutaj. I od razu zaczniemy sobie od upawiśta konasana. I tę upawiśta konasana zaczniemy sobie tak łagodniej dla osoby, która jest
słabiej rozciągnięta. Czyli jeżeli wiecie, że ktoś z was jest troszkę mniej, bardziej sztywny, to ta osoba rozstawia swoje stopy w maksymalnym takim rozkroku, a wy dajcie nogi też w rozkroku, ale... Jakby od przodu. Od przodu, czyli stopa osoby mniej rozciągniętej jest na kostce no, tej osoby, która jest trochę bardziej flexi. Jak widać, nasz rąb nie jest równy, taki wyszedł nam latawiec nawet. Latawiec, ale to jest jak najbardziej okej. Okay. Niech tak będzie. Tu najpierw możemy się trochę, wiecie, przygotować do tego, co się będzie działo. Jak ktoś czuje, że to jest wystarczająco trudne, to można się trzymać nawet dłońmi z tyłu. Tak, i tu jakby możemy sobie zostać. Możemy nawet stwierdzić, że to dla nas już jest maks i tu już więcej się nic nie wydarzy. Ale też można docenić obecność drugiej osoby i móc się przytrzymać, żeby się nie przewracać na plecy. Tak jest. I tu już możemy się chwycić. Znowu ten chwyt na przemian prawa do prawej, lewa do lewej będzie ok. Starajcie się tutaj zadbać o to, żeby nie wypuszczać swoich barków i zgarbić pleców, tylko jak najbardziej się prostować. Czyli ja trochę ciągnę Karolinę w tył, Karolina trochę ciągnie mnie. Dzięki temu razem możemy wydłużyć czubek głowy do sufitu. Dokładnie. No dobra. No i co? To działamy chyba dalej. Spróbujmy. Delikatny ruch, tylko na maksa delikatny, bo słuchajcie, w tym naprawdę można się skrzywdzić, jeżeli będziecie się teraz siłować zamiast delikatnie pracować. Delikatnie. Jedna osoba wyciąga. I też nic nie będzie stało na przeszkodzie, jeśli jedna osoba pójdzie tyle do przodu, a druga osoba pójdzie dużo dalej, że aż nawet ugnę ręce, no bo jest bardziej rozciągnięta, a ta druga niekoniecznie jest sztywno i bardziej pracuje nad prostymi plecami. To też wystarczy. Parę ruchów. Trochę do przodu. Trochę mi się teraz skojarzyło, jak taka piła moja, twoja. Do cięcia drewna. A, że dwie osoby z dwóch racja stron trzymają. Racja jest, że trzeba dobrze zsynchronizować. Tak, i ciąć w przód, w tył. No to taki właśnie, o, taka atrakcja na wieczór. No chyba, że rano odtwarzacie. Dla drwali. Dla drwali. Dobra, następne ćwiczenie musisz pokazać ty, bo ja nie umiem. Dobra, to uznajmy, że prawe ręce się trzymają, ale wypuszczamy, unosimy do góry. No i pochylamy się teraz w prawą stronę, tyle ile można. Prawy bark wędruje do uda. Jak damy radę, to nawet niżej, może tam gdzieś chwycimy za stopę. Za swoją stopę tu warto chwytać. Tak, niekoniecznie się musi udać. No i z wdechem wracamy do góry. I teraz górna ręka wędruje pod spodem i do góry. Przechodzimy przyjemnie na drugą stronę, ile nam się uda. I parę razy w ten sposób, góra, wdech, zamiana stron, na wydechu schodzimy w dół. Wdech, do góry, zamiana i wydech, do dołu. Wdech, góra, zamiana i na wydechu od razu na drugą stronę. Wdech, do góry. No i co, chyba się zatrzymamy. Tak. Zróbmy wdech i teraz z wydechem kładąc się, chwilkę dajmy sobie w takim pasywnym rozciąganiu. Jeśli czujecie, że potrzebujecie na przykład chwycić się trochę dalej, bliżej, żeby się bardziej tym wspomóc, to też ustawiajcie ten chwyt w różny sposób, tak żeby wam raczej to pomagało niż przeszkadzało albo chociaż było neutralne. Teoretycznie te pozycje powinny pomagać nam i dawać jakiś bonus, ale wiecie, proporcje są różne, także różnie może być. To co, wdech do góry, zamiana, ręka. Równie dobrze można popatrzeć na drugą osobę, jak robi sobie skłon, bo nasz skłon jest tak jeszcze nie rozpracowany, że jesteście bardziej w górze. To też będzie ok. No dobra, to wdech do góry i z wydechem rozluźniamy. To no co? Dobra. To teraz rozpracowaliśmy otwarcie w bioder, to sprawdzimy, czy coś się z tym da zrobić. Uginamy nogi. Tu będzie najciekawiej. Najciekawiej. Trochę jak na malasana na początku, z tych naszych początków. I na razie jedna. Tak. Najpierw pojedynczo. Mhm. Ustawiamy się tak, żebyśmy się tutaj chwycili stopami.
Nie musicie tak splatać palców, stóp w koszyczek. Ale Wystarczy, że możecie. dotkniecie. Chwyćmy. I teraz próbujemy tu się trochę tam powyciągać. Druga noga zaparta o ziemię, tak żebyśmy byli w stanie no, uzyskać trochę siły. No i próbujemy wyprostować nogę. Przez chwilkę wydłużmy się, poszukajmy takiego, wiecie, wyciągnięcia. Może być tak, że jedna osoba ma ugiętą nogę, a druga prostą. To też jest okej. Zróbmy jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. I wydech opuszczamy. No to zmieniamy stronę. Hop, do góry. I tu też wyprostowana sylwetka. Wydłużone plecy. Spokojny oddech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. No, wiadomo, to co się teraz. Domyślacie, była prawa, dobrze, była lewa. Przynajmniej część z was się domyśla. Najpierw prawa. Tak łatwiej. A później staramy się, o kurczę, coś nam tu nie wyszło. Dało radę. No i mamy to. Wydłużone plecy. I możemy to już zostać. Albo próbować wejść do tej pozycji. Albo puszczamy ręce, zbieramy nogi i próbujemy chwycić od zewnątrz. Wydłużone. Navasana. I z wydechem. Upavishta Konasana. Tu zróbmy wdech, zbierzmy siły i z wydechem Navasana, wydłużenie. Zróbmy wdech i z wydechem Upavishta Konasana. Jak jest bardzo ciężko, jedna osoba może się podpierać, druga cierpieć. A druga pracować i cierpieć. I teraz całkiem jest przyjemnie, nóżki oparte, jest nieźle. A mam inne na ten temat zdanie. Dobra, już wracam do ciebie. To jeszcze parę razy. A to ostatnia taka siłowa. Okej. Wpadłem w monsterę. No dobra, słuchajcie. Wymęczeni. Zrobimy sobie teraz asanę taką na rozluźnienie. Wolałabym, żebyście zaczęli w takiej konfiguracji, że ta osoba, która jest cięższa, będzie jako pierwsza podpórką. Uważaj, bo tu masz nadajnik. Musisz go chyba trochę przełożyć, wiesz? I teraz tak, jedna osoba, no ta większa, cięższa, układa się w pozycji balasana, czyli siada na piętach, opuszcza głowę. Tak, gdyby się okazało tak, że nie możecie usiąść na swoich piętach, to może trzeba włożyć poduszkę pod pośladki i usiąść na tej poduszce, albo zostać nawet w klęku podpartym w tej pozycji, na przedramionach, w mocnym oparciu na przedramionach. Jak się uda usiąść w pełni, możecie położyć łokcie na ziemię i położyć sobie pięść na pięść, czoło na pięści, żeby była podparta głowa. No i to jest ta osoba, która będzie na dole, będzie dociskana i też tam jej będzie przyjemnie, chyba że ten ktoś na górze będzie mocno ciężki. Druga osoba ma za zadanie mniej więcej pośladkami, górą pośladków, położyć się na wysokości dolnych pleców partnera, wszystko bardzo delikatnie i spokojnie i po prostu położę się na nim, na plecami. No dobra. Można oczywiście robić to na kilka ruchów. Wbrew pozorom, bycie na dole też jest fajne. Nie, jest super fajne. Jedna i druga pozycja jest super fajna. No i teraz, co mogę zrobić z nogami? Mogę nogi rozłożyć troszkę szerzej na macie i złączyć kolana w górze. Możecie już zacząć. No i teraz, jak już sobie tak leżymy, to jeszcze mogę wyciągnąć ręce do tyłu, na boki, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. No i oczywiście, jeżeli ta osoba na dole, no bo tej na górze to w ogóle jest super. Ale ta na dole trochę może być tłamszona, jeżeli na przykład macie bardzo podobną wagę, to może się okazać, że to będzie po prostu dość duże, a później jak się zamienimy, no to tym samym ta osoba cięższa na górze będzie dość mocno dociskała, no i trzeba po prostu dogadać się, czy to jest jeszcze ok, czy to nie jest już zbyt intensywnie. Zróbmy jeszcze dwa oddechy. Łagodne, delikatne, jeden. No dobra, i będziemy schodzić. I też zwróćcie uwagę na to, żeby schodzić nie zeskakując, tylko też wolniutko, szanując to, że... szanując naszą podpórkę.
Dobra, unieśmy się w górę, no i zmienimy się w parze. Zatem no oczywiście, jeżeli czujecie, że ta dysproporcja jest taka, że zgnieciecie swojego partnera, partnerkę, to po prostu się nie zamieniajcie, zróbcie raz jeszcze w tę samą stronę, to też się nic nie stanie. Albo zróbcie to bardzo łagodnie, tak żeby zobaczyć, jak będzie. My już to próbowaliśmy przed nagrywaniem, także Karolina tak. Daje radę. Nie, to jest całkiem przyjemne dla mnie. Chociaż rzeczywiście Adrian jest cięższy. O, jak fajnie. No, wszystko mu poprzeskakiwało. Ja nie lubię, jak mu przeskakuje. O, jednak tu jest lepiej. No, też tak stwierdzam. Spróbujcie też w tej pozycji, będąc u góry, rozłożyć ciężar ciała tak, jak na największej powierzchni, żeby nie wbijać się jedną częścią swojego ciała w osobę na dole, tylko tak się rozpłaszczyć, rozluźnić. Wtedy większa powierzchnia naszych ciał się styka i jakby ten ciężar się lepiej rozkłada. Żyjesz, Karolina? Nie, żyję, dobrze. Jak pod kołdrą obciążeniową. No. Chyba droga ta kołdra, bo ciężko bardzo. No, zamiast yoga Willa może być. Zróbmy jeszcze dwa głębokie oddechy. Jeszcze jeden. I powolutku, z kontrolą, zejdźcie z siebie. No dobra, były wygięcia. Najpierw były pozycje stojące, były wygięcia, siedzące, wygięcia. No to teraz czas na Viparita Karani i w związku z tym połóżmy się. Tak, i teraz zrobimy ją wspólnie. Żeby nam było wygodnie wejść do tej pozycji, musimy usiąść blisko siebie pośladkami, blisko siebie biodrami, więc najlepiej, żeby nogi jedna osoba miała z jednej strony, druga z drugiej. Czyli pośladki jakby biodra dość, są teraz na jednej linii. Dość blisko siebie. Kładziemy się na plecach i... Trochę można się tak poprzesuwać, żeby tak pośladki się zetknęły. O. I prostujemy nogi. Może być tak, że jednej osobie się nogi nie prostują, drugiej się prostują. To też ok. Można też troszeczkę odsunąć pośladki od siebie i wtedy będzie się można zaprzeć i tę viparitę wykonać tak w taki sposób łagodniejszy. Ja jestem trochę bardziej spięty. Karolina jest rozciągnięta, więc widać, że przepycham automatycznie jej nogi w jej stronę. Ale można tu też, możecie też troszkę się pobawić tym, jeżeli jest to dla was przyjemne, poprzeciągać nogi w jedną, w drugą stronę. Można nawet dość znacznie kogoś tu spłaszczyć, jak widzę. Ty też mnie tak. Też tak chcę. Chcesz tak chcesz? O, fajne. No i przytrzymajmy przez chwilę w górze. Spróbujmy znaleźć pion wspólnie. Chyba w moją stronę trochę musisz napierać. Dobra. O. Praktyka jogi generalnie ma taki swój schemat, którym zazwyczaj brniemy. I właśnie taka pozycja, w której nogi są do góry, jakby zamieniamy grawitację, czyli teraz normalnie nogi są w drugą stronę, a teraz są do góry nogami, jest właśnie takim już końcowym etapem praktyki jogi. Zróbmy tu jeszcze dwa głębokie, spokojne oddechy. Jeszcze jeden. Na koniec wykonamy sobie wspólne skręty. Rozłóżmy ręce szeroko na boki, tak w poprzek maty. I ugnijmy nogi w kolanach. Złączmy nasze stopy. I teraz we dwie osoby przełóżmy kolana na jedną ze stron. Trzeba się tak dogadać bez słów, w którą. I dodatkowo spójrzcie w przeciwną stronę. Czyli jeżeli kolana poszły w prawo, no to spójrzcie w lewo albo odwrotnie. Chwilę zostańmy.
Postarajmy się docisnąć oba barki, obie łopatki do maty. Zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech, wydech. No i zbierając trochę siłę mięśni brzucha, na wdechu unieśmy się w górę i z wydechem przenieśmy nogi na drugą stronę. Jeszcze jeden wdech. Delikatnie unieśmy nogi w górę i z wydechem już rozluźnijmy, rozplączmy się, unieśmy się w górę. I teraz na sam koniec, na nasz taki umowny relaks końcowy, usiądźmy tak jak na początku praktyki. Możecie też znaleźć taki punkt centralny i tak się trochę oprzeć o siebie, tak żeby jedna i druga osoba się opierały, ale też żeby nie przepchnąć siebie nawzajem. Niech wam będzie wygodnie. Połóżcie dłonie na kolanach, możecie oprzeć też głowę, nie musicie, tak żeby było wam po prostu dobrze. I postarajmy się przez kilka następnych chwil zsynchronizować nasze oddechy. Zróbmy to w sposób intuicyjny, nie rozmawiajmy, nie mówmy start, nie. Po prostu postarajcie się wyczuć oddech. I wspólnie zacznijcie oddychać. Zróbmy jeszcze 3 spokojne, wspólne oddechy. Już delikatnie rozluźnijcie wszystko, poruszajcie barkami, poruszajcie głową. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie za tę wspólną, podwójną praktykę jogi. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, że przynajmniej miło spędziliście ze sobą czas. I z nami. I z nami, oczywiście. Także życzymy wam miłego dnia. Możecie przybić sobie piątkę, jeśli wam się udało i dotrwaliście do tego momentu filmu. I oczywiście, jeśli wam się podoba nasza praca, doceniacie to, co robimy, chcielibyście nas wesprzeć, to standardowo. U góry ekranu widzicie kod QR, który można zeskanować lub w opisie i komentarzu znajdziecie link do naszej strony ze wsparciem. To dzięki temu wsparciu możemy tak porywać się na wyżyny kreatywności, żeby wymyślać dla was właśnie takie praktyki. Za całe wsparcie wam dziękujemy. No i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych filmach. Dzięki. Do zobaczenia.